żeby pracownikom chciało się chcieć, to trzeba ich do czegoś albo zainspirować, a później oni to oddają z nawiązką, bo inspirują kolejnych współpracowników, kolejnych młodych ludzi i to już później jest nawet trudne do opanowania. Aktualnie jestem prezesem firmy, która zajmuje się dekorowaniem świata. Produkujemy wyroby, które są stosowane na meble, podłogi, ściany. Zatrudniamy aktualnie powyżej 350 osób w dwóch zakładach. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że w takim dostojnym gronie spotykamy się na czwartej już konferencji Odkodowany Biznes, Odkodowany Samorząd. Ta konferencja jest poświęcona na relacje pomiędzy tą lokalną administracją, samorządem lokalnym, społecznością lokalną, a biznesem, który jakże ważny jest dla rozwoju tych społeczności. Kłótnia między rządem a opozycją, czy mamy gospodarkę rosnącą, czy grozi nam katastrofa i tak dalej. Odpowiedź jest taka, mamy rosnącą gospodarkę oczywiście, nie zagraża nam żadna katastrofa. No, spotkania, współpraca między biznesem a samorządem, to jest to, co ja uważam za pewnie kluczową rzecz w rozwoju gospodarczym i kluczową rzecz dla naszej przyszłości. Zawsze interesowała mnie współpraca. To, co na tych konferencjach wybrzmiewa najbardziej. My nie jesteśmy dobrym przykładem współpracy, a właśnie jako Polacy. A właśnie tutaj, w gminie, widać efekty wtedy, kiedy ta współpraca jest właściwa. Coraz bardziej się liczy nie sama praca, ale to, co można nazwać wykorzystywaniem talentów ludzi. No, w gospodarce się mówi o innowacyjności. W samorządach wiele się powinno mówić o tym, co się nazywa innowacjami społecznymi. Czyli też nowymi pomysłami na rozwiązywanie problemów, które czasem mogą być rewolucyjne. W wielu polskich instytucjach, zwłaszcza mówi się to o polskich firmach, ale nie tylko, oczywiście o samorządzie też można powiedzieć, dominuje model zarządzania, który jest określany jako zarządzanie typu folwarku, czyli takie, gdzie nie ma się zaufania nawzajem, gdzie zwierzchnik uważa, że tak naprawdę musi przypilnować kijem i marchewką pracowników, żeby wydajnie i dobrze pracowali, a pracownicy w związku z tym w ramach tej samej gry mówią, no ale jeśli zwierzchnik akurat mnie nie widzi i nie potrafi mnie dopaść, no to ja mam oczywiście święte prawo nic nie robić w tym momencie, bo przecież ja jestem zmotywowany tylko strachem przed kijem i ewentualnie chęcią zasłużenia na marchewkę. Za pomocą kija i marchewki można zmusić do fizycznej pracy. Ale nie da się zmotywować ludzi do tego, żeby naprawdę rozwijali swoje talenty, innowacyjność. Potrzebne jest śmiałe liderowanie. No, trzeba więcej robić niż ten taki zwykły standard, co robią wszyscy. Często trzeba wychodzić poza ramy. Samorząd, gmina nie ma zdolności kreowania zdarzeń gospodarczych tak mocnych, jakie mają przedsiębiorcy. No, jeżeli mam świadomość, że na biznesie zna się biznes, a nie samorząd, to w przedsięwzięciach biznesowych muszę oddać liderowanie biznesowi. Połączenie tych dwóch światów mocnym komunikacyjnym jest o tyle trudne, że właściwie musimy stworzyć wizję pomiędzy samorządem a biznesem, tak jak to pan powiedział. Ale ten biznes to nie jest jedno przedsiębiorstwo, to nie są dwa przedsiębiorstwa, to są setki, tysiące przedsiębiorstw i dodatkowo te przedsiębiorstwa pomiędzy sobą też się różnią. Wszystkie dotychczasowe trzy konferencje miały jeden wspólny mianownik, a mianowicie budowanie dobrych relacji pomiędzy administracją lokalną a biznesem. To jest, bym powiedział, taki temat ciągle nie wypełniony i za każdym razem poszukujemy nowych obszarów, gdzie powinniśmy się doskonalić jako samorządowcy, jako ci liderzy samorządowi, którzy teraz po tym panelu możemy powiedzieć, jak ważne jest to liderowanie, jak ważne jest rozumienie tego biznesu, jak ważne jest, żeby czasem
wycofać się z tego liderowania, a umożliwić właśnie lokalnemu biznesowi większe zaangażowanie w sprawy rozwoju społeczności lokalnej. Biznes w danej gminie, w danym mieście, w danym regionie kształtuje samorząd. Wychodzę z założenia, jestem o tym przekonany, może nie tyle tworzy, co powinien je tworzyć. Powinien realnie wpływać na to, jak ten biznes ma wyglądać na zasadzie relacji, na zasadzie współpracy i w ogóle komunikacji na linii samorząd-biznes. Bo tak naprawdę okazuje się, że to jest największy deficyt. Nie rozmawia się ze sobą nawzajem albo rozmawia się wciąż za mało. Są oczywiście wyjątki. Takim wyjątkiem jest chociażby gmina Tarnowo-Podgórne, gdzie dużo rozmawiam z przedsiębiorcami i bardzo chwalą sobie to, w jaki sposób gmina do nich wychodzi. Bo na tym poziomie rozwoju, jaki jest w gminie Tarnowo-Podgórne, gmina inwestuje cały czas w te relacje, cały czas inwestuje w to, by biznes, który na jej terenie się dzieje, się rozwijał. Utworzyliśmy Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, takie biuro funkcjonujące przy Urzędzie Gminy, które służy w pierwszej kolejności właśnie tym mniejszym firmom, mikroprzedsiębiorcom, ale również osobom, naszym mieszkańcom, którzy zamierzają uruchomić własną działalność gospodarczą. To jest bardzo ważne, żeby w tym pierwszym kroku mogli znaleźć wsparcie, żeby poczuli, że gminna administracja, urząd służy pomocą i pokazuje, jaką drogę trzeba przejść, a gdzie może urząd pomóc, żeby ta droga była łatwiejsza i żeby ten biznesowy sukces został osiągnięty. Drobny przykład z ubiegłego tygodnia. Załatwiam pewne zaświadczenia, no i mam jakiś dokument z pani, której nie znam, w okienku. Ja mówię, no ale to byśmy musieli skopiować, między sobą rozmawiamy, ale nie z tą panią, pani ta słyszy. Mówi, ale ja państwu to skopiuję. I to jest taki drobiazg. Życzliwość osoby, która nie jest na stanowisku kierowniczym i ona w żaden sposób nie zależy ode mnie albo to, że ona będzie życzliwa, to w żaden sposób jej to w niczym nie pomoże, a ona jest życzliwa. Nie? Bez zwolenników nie ma liderów. Peter Drucker mówi przez to, że tak naprawdę nie ma znaczenia to, jakim rodzajem lidera jesteś i czym się zajmujesz. Postawa jest taka, masz mieć swoich ludzi, którzy za tobą pójdą. Ten lider, powiedziałbym tak, on wcale nie musi być podziwiany i kochany. On przede wszystkim ma być skuteczny. Jestem orędownikiem tego, by czasami wymieszać ze sobą samorządowców i przedsiębiorców na 2-3 tygodnie. Samorządowiec idzie do firmy, poznaje, jak ta firma działa, poznaje problemy, które w danej firmie są, dużo łatwiej mu potem rozmawiać, dużo łatwiej zrozumieć i przede wszystkim odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców. Przedsiębiorcy działają szybko. Największy deficyt, jaki jest w biznesie, to jest deficyt czasu. Zawsze. W samorządach jest trochę inaczej. Ten czas, siłą rzeczy, pewne rzeczy muszą trwać dłużej. Myślę, że w drugą stronę taka zamiana, czyli przedstawiciele biznesu, którzy wchodzą do samorządu, poznają tą specyfikę, no to jest najlepsza droga do tego, by to zrozumienie zbudować i potem dalej już mówić o faktycznej współpracy. Mówić o celach, jakie mają jedni i jakie mają drudzy, bo jestem przekonany, że te cele w bardzo dużej mierze są spójne, tylko o nich się świadomie nie rozmawia. A czego się pan nauczył na tej konferencji? Nauczyłem się słuchać innych. To, co akurat w Tarnowie mogę sobie cenić i nawet kupiłem, to powiedzenia poziom wyżej i drugie powiedzenie poziom bliżej. To całe moje aktualne działanie jest nakierowane na budowanie zaufania moich współpracowników. Jeśli chcę pozyskać zaufanie, to muszę być zaoferować poziom wyżej i uzyskać poziom bliżej, poziom zaufania.